A gdyby się okazało, że w Mongolii wynaleźli metę w strzałach? Co? Że nie w tabletkach, tylko w zaszczykach? Jak ty mało o życiu wiesz. Metę w strzałach 100 razy mocniejszą niż normalna, 80 razy mocniejszą niż czeska i 50 razy mocniejszą niż ruska. Ale kurwa żyja! Metę, po której przyrosty widać już po kilku godzinach, a siła rośnie tak, że ja pierdolę. No właśnie, chyba trener coś pierdoli. Kocopoły, przecież nie ma takiej. Jakby była, to by ją każdy stosował. Może pierdolę, może nie pierdolę. A może zmyślam, nie wiem, pomarzyć zawsze można. Dobra, trzecia seria, zapierdalasz martwy ciąg. Plecy same się nie zrobią. Stefan, nie śpi. Na służbie jesteś. Daj mi spokój. Wielka mi służba, 5,50 za godzinę i to na nocnej zmianie w weekend. Nie rozumiem. Normalnie nie rozumiem. Sam chciałeś, żebym ci tą fuszkę w ochronie załatwił. Wiesz, ile szefa musiałem przekonywać, że jeden ochroniarz na taki teren to za mało? O cholera. Zaczęło się. Nareszcie interwencja. Stefan, wstawaj! Czekaj, gaz i latarka. No to kurwa, zaczynamy przedstawienie. Sforsowałeś zły płot, koleżko. No żeby tak pogiąć. I to był twój błąd. Stefan, kurwa! Gdzie mam? Halo, jest tam kto? Stefan! Co? Stefan! Zwalniam cię. Rysiek, wszystko gra? No co za smarkacz, na ulicy słuchał na słuchawkach, a w autobusie musi ten łom odpuszczać z głośnika. Specjalnie to robi. No, i chyba jeszcze pryknął. Czujesz, Halinka? O matko, Jesiek, wstydziłbyś się w autobusie tak przy ludziach? Co byś się wstydził, co? Pryknie ktoś ci, co ja, to zwala na człowieka. Skąd w ogóle wiesz, że to ja? Skąd wiem, taki sztynk spadliny to tylko ty umiesz wyprodukować. Zwrócisz w końcu uwagę temu nygusowi? Halo? Możesz wyłączyć tą muzyczkę? Słowa z żoną nie można zamienić. No w sumie mogę, bo akurat ta jest mi się znudziła. Dziękuję. Ale ta jeszcze nie. Że też ja musiałam wyjść za taką pierdołę. Co pierdołę, co? Że niby pierdzę, tak? Gdybyś mi tymi mielonymi nie faszerowała dzień w dzień, to mnie pierdzę. O cholera. Halinka, pardonsik. No ale, no jak na piechotę, no Halinka, no! Halinka! Kurwa, Balasik, co to ma być? No co, no numery, sam się wkazał przebić. Nadspawałem, wyszlifowałem diaksem i nabiłem nowe. Zaraz trysnę sprayem i gotowe, wszystko gra! Balasik, trzymaj mnie, bo zaraz się pieprznę w ten głupi łeb! Nie widzisz, idioto, że czcionka inna? Zresztą chuj z tym, że inna, jak nabiłeś te cyferki. Ale że... No jak? Nabijakiem, numeratorem i młotkiem normalnie. No skurwa mać pieprzne.
Nie wytrzymam i pieprznę, aż się nogami nakryję. Klient umówiony za pół godziny przychodzi, a ten numery do góry nogami nabija. Faktycha. Żeby to jeszcze równo było, to krzywo byle jak, że literki nachodzą na siebie. Babę też tak byle jak posuwasz? No a co, no jak się jakaś zgodzi, akurat to tak. Dobra, szef się nie wkurwia, bo piękności szkodzi, zaraz po poprawie. Co chcesz poprawiać? Drugi raz spierdolisz, a klient zaraz przychodzi. Dawaj ten numerator. Człowiek wszystko musi robić sam. Ja nie wiem, po co ja cię trzymam, Walasiek. Nie no, szefie... Wypadł na zewnątrz i wypatruj klienta. Jak przyjdzie, zagadaj go jakoś, zaproś do biura na kawę, czy co tam, zrób co będzie chciał. Pod żadnym pozorem nie wpuszczaj na warsztat. Jak skończę, zawołam. No co tak stoisz jak poranna sztyca? Zasuwaj filować. Dobrze, że nie widział, jak na silniku nabiłem. Elo, Walu! Elo. No i jak udało się? Ale spokój, pół dnia straciłem na tego twojego szerszenia. No i później w pośpiechu numery w pasacie krzywo ponabijałem. Stary z dupy strzela i odgraża się, że mnie zwolni. Jak zwolni? Nie no, nie zwolni, za dużo wiem o tych jego przekrętach. Boi się, że psiarskim doniosę. Chociaż kurwa, że mnie bierze za konfidenta? Dobra, to jak z tym szerszeniem, gotowy? Pewnie, że gotowy. Jak mówię, że zrobię, to zrobię. Chyba, że akurat nie zrobię. Chodź. Schowałem go za magazynkiem, bo jakby majster zobaczył, że w godzinach pracy robię w jego warsztacie fuszki na boku, to by pierdolął mnie w łeb, a później na zawał. Voila! O kurwa! Ty, gdybym nie wiedział, to bym nie poznał, że to mój serseń. Walu, jesteś artystą, normalnie Pavarotti autoserwisu. Spoko, za to mi płacą. Ty nie wygłupiaj się, ja myślałem, że to za darmo. Nie no, tak mi się powiedziało, za darmo, wiadomiks, nie? Walu, mordo, dziękuwa. Za pierwszy utarg stawiam flaszkę i to nie byle jaką, zobaczysz. Nie obiecuj, bo jeszcze nie wiadomo, czy się uda. Kierwa, z takim oznakowaniem, co ma się nie udać. Orzesz, kurwa, ja pierdolę. Co jest? Klient. A miałem go nie wpuszczać. Halo, panie, tam nie wolno! Jak je spiłowuję, szlifuję, żeby były czytelne. Niemiec tak dbał, że codziennie woskiem polerował. To numery się zalepiły, Walasik Patafia, nie doigrałeś się. To bierzesz pan czy nie, bo już 8 od rana dzwoniło, a mówiłem, że nieaktualne. Dobra, malutki. Zaróbmy tą kasę. No! Jezu, mamo, no co mam się rozdwoić? Albo treningi, albo sprzątanie, nie? Adrian, ty mnie nie denerwuj, bierz się za odkurzanie! No jak wrócę, no, w klubie powiedzieli, że jak jeszcze trochę urosnę, to dadzą mi posadę bramkarza łamane na selekcjonera, a wtedy każdy mi się będzie kłaniał, jak księdzowi! Od księdza to ty się odczep! Do kościoła w niedzielę i tym razem się nie wyłgasz! Już ja cię przypilnuję! Dobra, dobra, no... Ty, na serio cię w Speluno na bramce zatrudnią? Nie no, nie wiem. Jeszcze nie pytałem, no ale jak tak będę ze 130 ważył, to czemu nie? Zresztą musiałem coś matce naściemniać, bo mi tego odkurzania nie darowała, nie? Dobry. Dzień dobry. A właśnie miałem zapytać. Nie wiesz czasem, kto na bloku maluje napisy? Nie, a co? No właśnie, cała elewacja chyba zgrana jakimiś przekleństwami na policję. Wy tam młodzi często siedzicie pod blokiem, to miejcie oko. W końcu to nasz wspólny dom. Musimy o niego dbać, prawda? Nie no, pewnie. Gotowe. Kurna, za wysoko malowałeś. Ta, za wysoko. A może to ty za nisko? Że co? Że niby niski jestem? Nie, że niski, tylko że źle malowałem. Ale o to ci chodziło. Że nie dostaję do pisuaru, to od razu kurdupel? Tak? Oj, od razu kurdupel, no. Knepek taki, ale charakterny. No, masz szczęście. To weź to teraz, popraw, co źle namalowałeś, bo przypał trochę wyszedł. Haha, więc to tak. Kurwa, znowu ten rudy konfident. I już mam dowód, że to wy bazgacie po ścianach, to od razu wiedziałem. Tylko nie zgłaszałem na policję, bo nie mogłem potwierdzić. Ale ze zdjęciem to co innego. Skasuj to. Haha, prędzej mi gębę skasujecie niż ja to zdjęcie. O kurczę, wykakałem.
zlepieni, czy następny telefon? Nie, no teraz tu już przesadziliście. Pożyczcie mi komórkę, muszę zadzwonić na policję. Ała, co ty? O nie. Jeszcze się spotkamy. Dobra, zawijajmy się, bo pewnie poleciał do domu zadzwonić po psy. Co tak tutaj jebie? Co tak tutaj wali? Od tego łomotu blok się zaraz zawali. Na ostatnim piętrze, czwarty dzień melarstwa. Stara siedzi w sanatorium, no to dziki korzysta. Dzisiaj niech za udzik jego jebie basem jak zimnego. Sialalalala, sialalalala. Teraz wszyscy łapy w górę i refren lecimy chórem. Sialalalala, sialalalala. Kurwa, znowu wciągnęło kasetę. O kurna, co ty, Wojta, z cierpem zostałeś i serszeniem na taryfie śmigasz? Nie zostałem, tylko udaję. Walu mi tablicę, ile wylicznik zamontował. Cały utarg bez podatku i haraczu dla korporacji idzie do mojej kieszeni. Nieźle. Kurwa, w życiu na to nie wpadł. To ile dzisiaj wyciągnąłeś? No, klientów nie było za dużo, bo nie mam tego komputerka, co się z bazy zlecenia dostaje. No ale udało mi się z postoju takie dwie laseczki przyjezdne zabrać. Chciały tylko do Narodowego podjechać. Do Narodowego miałem z kilometr, ale że świnie miasta nie znały, to woziłem je w kółko z godzinę, aż licznik pokazał 150 zeta. O kurwa, 150? No, to dzisiaj ostre melo się szykuje. Nie no, czekaj, słuchaj dalej. Zajeżdżam w końcu pod Narodowy, parkuję na zakazie i od razu straż miejska jak spod ziemi. Nie wiem, chyba w kanale siedzieli. Chwilę się tam pokłóciłem, w końcu kondony mówią, że chcą 5 dych. Myślę sobie, dobra, 150 zaraz laski zapłacą, to i tak jestem stówę do przodu. No minus 4 dychy gaz, bo jednak godzinę w korkach to trochę spalił. Zapłaciłem kutasiarzom ostatnie 5 dych, poszli. Dobra, mówię, laseczki, miło było, ale za kurs się należy 150. A jedna mnie łapie za rękę i mówi, że jak kurs będzie gratis, to może być jeszcze milej i puszcza do mnie oko. No, myślę sobie, kurwa, szybka kalkulacja w głowie, dwie laseczki, nawet znośne za 150, no to taniej nigdzie nie znajdę. Mówię, dobra, i wyciągam małego. A te w śmiech i mówią, no gdzie ty przy ludziach pod stadionem? Tu jest nasz numer, zadzwoń wieczorem, a my teraz idziemy pozwiedzać. O kurna, akcja jak z pornosa. I co, dzwoniłeś? Walu, za kogo ty mnie masz? Pewnie, że dzwoniłem, tylko na razie mają telefon wyłączony. No ale kiedyś w końcu muszą włączyć, nie? A wtedy na bank oddzwonią, bo się nagrałem. Czyli na razie jesteś do tyłu jakieś 90 zeta. Spokojnie, słuchaj dalej. Później miałem małą przepychankę z prawdziwymi złotowiarzami na postoju, bo się skapnęli, że z szerszenia to taka taksówka jak z ciebie koszykarz. No i chcieli mnie polać takim rzadkim gównem ze słoików. Skumajcie, jakim trzeba być zjebem, żeby wozić ze sobą gówno w słoiku. Tak czy strach w szarpaninie, sami się tym gównem oblali, a ja korzystając z okazji spokojnie odjechałem, jeszcze im klienta z postoju zawinąłem. Gościu mówi, pod centralny. Dobra, jedziemy. Tego już tak bardzo naokoło nie wiozłem, bo spory koksu był, coś jak Spejson. Dojeżdżamy na miejsce, mówię, 8 dych. Ten tak patrzy na mnie i mówi, co tak drogo? Ja już trochę wysrałem, nie powiem. A ten wyciąga stówę, daje mi i mówi, reszty nie trzeba. O, kurwa mać dzisiejszy utarg. O kurna! Jesteśmy bogaci! Hehe, no, za mną! Kierunek monopolowy! Kurna, ale dylemat przez to siano. Jak człowiek ma ograniczone fundusze, to wiadomo, ich zbierze najtańsze i najmocniejsze. A jak jest przy kasie, to ma problem. Panowie, proszę kończyć, zamykamy. No już, moment. Taki wybór, że trudno się zdecydować. Jaki moment? Stoicie już tu za 40 minut. Kupujecie, bo nie. Wiecie, ile ochroniarz dostaje za godzinę? 6 zł. A już jest 10 po 9. Za nadgodziny nie dostaję, czyli jestem już w plecy jakieś... kurwa, nie wiem ile. Dlatego jestem ochroniarzem, pośpieszcie się. Dobra, nie ma czasu. Zastosujemy klasyczne rozwiązanie, czyli cena jak najniższa, a woltaż jak najwyższy. 96 zł. Zajebiście, to jeszcze popite weźmiemy. 99 zł i 98 groszy. A nie ma jeszcze jakiegoś malutkiego piwa za 2 grosze? Panowie, naprawdę zamykamy już. Dobra, dobra, już płacę. Proszę. Chwileczkę, ten banknot jest chyba... Na pewno, on jest fałszywy. Co? Pierdolony, nie daruję. Kurna, Wojtas, nie mogłeś się bardziej przyjrzeć temu banknotu? Baba od razu poznała, że fałszywy. No nie mogłem, bo jak kolo wyciągnął i zobaczyłem stówę, to mi się w oczach pokazały takie dolarki i słabo widziałem. Dobra, spróbujemy wydać w klubie, tam ciemniej niż w sklepie, to może się nie pokapują. O
O kurna, co tu się stało? Ktoś pobił ochroniarzy. No jak ochroniarzy? Pobił? Sam? Czterech? Co to kurwa, Bruce Lee się przyjechał zabawić na grochów? Nie wiadomo, podobno jeden, ale nikt go nie widział. Ulotnił się zanim wybiegliśmy z klubu. Kurna, to jest moc. Ja bym jednemu może dał radę, jakbym go z zaskoczenia wziął. Może nawet dwóm, chociaż pewnie nie. No ale na pewno nie trzem. A czterem to już kurwa na pewno nie. Musimy się dowiedzieć, kto to zrobił. No ale od kogo? Nie słyszysz? Ochroniarze w szoku nic nie pamiętają, a świadków nie było. Jesteś pewien? No co? A-o! Elo, mordo, widziałeś, co tu się stało? Może widziałem, może nie widziałem. A może spierdalajcie, co? Ło, ty, Legia Warszawa! Czy Spacer nieprzytomny nic nam nie powie? Ile? Myślicie, że można mnie kupić? 10 zeta. Spara. Masz widać, że jest tu? Marzę i nie wyglądam. Ale mam. Dobra, Wojtek, zapłać mu. A, dobra. Teraz gadaj, co widziałeś. Pocałujcie mnie w dupę. Nie no, Space, chyba na serio musisz mu jebnąć. Najpierw usłyszałem ten tekst. Pocałujcie mnie w dupę. Gdy odwróciłem łeb i popatrzyłem na klub, od razu zorientowałem się, o co chodzi. Ochrona nie chciała wpuścić do klubu jakiegoś przypakowanego gościa, bo ten chciał zapłacić za wjazd fałszywą setką. Kolo, Daria, Perzy, jak śmierdzą im jego pieniądze, to mogą ich nie brać, ale mają go wpuścić, bo wpierdol będzie przeokrutny. Ochroniarze kręcili bekę z typa, ale na wszelki wypadek zawołali z klubu jeszcze dwóch, czyli już czterech ochroniarzy ich było. No i jeden się pyta gościa, czy dalej chce wejść, a ten nic nie powiedział, tylko splunął przez zęby akurat na buty ochroniarza. To przebrało miarkę. Ochroniarz z obcharanymi butami wziął zamach i wyprowadził cios prosto w ryj kolesia. Kolo nawet się nie zasłonił. Każdy normalny jebnąłby o gleby jak jajami obrody, ale nie typek. Typek nawet nie drgnął. Wszyscy pomyśleli, w mordę chuja, co to się stanęło? Robokop jaki czy co? Drugi ochroniarz odsuwa tego pierwszego i mówi: odsuń się, kafar, pokażę ci jak się wali. I jeb kolesia w ryj z całej pety. A Kolo nic. Dalej stoi jak alfa w warsztacie. Wreszcie się pyta, skończyliście już? I jeb z piąchy. Pierwszy ochroniarz leży. Zanim reszta się zorientowała, o co chodzi, jemot! Drugi cios! Drugi ochroniarz na glebie. Na to tych dwóch jeszcze przytomnych, co jeszcze zostało, rzuciło się na kolesia. Wściekli, kurwa, machają łapami jak rozrzutnik gnoju tymi widłami, ale Kolo tylko chuj, 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 kilka uników i chuj, łamie rękę jednemu. Ochroniarz upada i zwija się z bólu. Został tylko jeden goryl. Popatrzał na kolegów na ziemi, potem na typa. I zesrał się w gacie. Typ już nie bił. Zrobił tylko bu! I ostatni ochroniarz uciekł do klubu. To znaczy taki miał plan, ale w tym szoku nie trafił w drzwi i rozwalił se mordę w futrynę. Czwarty na glebie. Koleś splunął, otrzepał ręce, ale z wejściem do klubu dał se już spokój, bo pewnie się zorientował, że pały są już w drodze. Wsiadł do fury, co ją miał zaparkowaną kilka metrów dalej i odjechał. Brykę też miał nieźle podrasowaną, bo jak zrywa zrobił, to ze 300 metrów ślady zostawiał. O kurna, nieźle. Dobra, dobra, co to za fura, zapamiętałeś? Czarna Audiola 3 WA55HU4J. Mamy go. Rady, monitoruje rejon w promieniu 10 kilosów i zgłasza każde naruszenie prawa. Oczywik sprawdza też samochody, który gdzie stoi, jak długo, czy na zakazie, czy na trawniku i takie tam. Założę się, że jak napiszę na fejsie, że czarna Audiola i tam podam rejestrację, łamie prawo i na przykład stoi długo z włączonym silnikiem, to Rody w 5 minut przy niej będzie, żeby zgłosić wykroczenie. Nie gadaj, że masz rudego w znajomych. Jest takie przysłowie. Wrogów trzymaj blisko. A przyjaciół jeszcze bliżej. Gotowe. O, w mordę straż miejska. Mówiłem, żebyś nie stawał na trawie? A to menda, patrzcie.
Nie daruję kapusiowi 200 psów w dupę. Kredytowany, czyli nie trzeba płacić. A jak mi na konto wjadą i z pensji ściągną? Najpierw musiałby się umieć. Uwaga, idzie ta menda do wozu i za nim. Słuchaj, jebany, nie wiem, czy to w ogóle się opyla drukować, bo nikt nie chce przyjmować tego naszego siana, nie? Po pierwsze, nie mów do mnie jebany. Kurwa, taką masz ksywę, nie? A po drugie, tak się aż przyjął. Bo był jakiś upośledzony, poza tym wolę jeździć swoją furą. Ciu, ciu, ciu. O, wy w dupę jebani. Ej, mówiłem, żebyś mówił na mnie, Krzychu. Po pierwsze... Oddawaj stówę! Po drugie, gadaj jak podrasowałeś furę, że robisz 300-metrowego zrywa! A po trzecie, jak sam rozwaliłeś 4 ochroniarzy! No dobra, każdy dostanie odpowiedź. Po pierwsze, spierdalaj! Po drugie, nie 300, tylko 400! A po trzecie... Sam spierdalaj! Leciał! Mordy, do ataku strzyma, naraz sobie nie poradzi! Luta, zbastuj, zaraz tu będą psy! Ojebany! Cholera, zna moją ksywę! Kurwa, ty zaraz zobaczycie! O ty kurdu, plus łaź, pozabiję! Space on walisz! O kurna, sorry, man. Luta! Luta, spadamy! Zaraz tu będą psy! Miejscowa spalona! Mardy, wyjaśniło się. Ta trójka wcale nie jest podrasowana. Zbieżność jakiś pan Wiesio ustawiał i dlatego tak piszczy. Przynajmniej jedna zagadka rozkminiona. A tobie co? Może i nic nie rozkminiłem, ale w zamieszaniu wyciągnąłem mu z kieszeni to! Przecież to fałszywe. Chuj tam fałszywe, ktoś w końcu przyjmie, nie? Mordy! Chyba też coś rozkminiłem! Akurat! Ryje, ja też mu coś wyciągnęłem i już wiem, skąd Kolum miał więcej mocy niż szerszej na benzynie! Ty, a może ty masz wstrząs mózgu, że tak zaczęłeś nawijać? Dobra, dobra, patrzcie tu! Tu, 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 tu. O kurwa, pudełko po mongolskiej mecie! Szkoda, że puste! To ona istnieje naprawdę? A jak? Czyli musimy ją tylko zdobyć! I będziemy królami Grochowa. Zajebiście!